rock the place. Maxi King, alright. Do nieba. Moje miasto to Białystok, a moje życie to Białystok, a moja miłość... Elo ziomek, wiesz może gdzie znajdę skeja? Wiem, ale powiem ci, jeśli złapiesz dla mnie jakąś wiewiórkę. Boże, kolejny zofil, czy to mieszkania sami zofile? Praktycznie tak. Dobra, słuchaj mnie, albo powiesz mi gdzie jest skej, albo dam ci w mordę i powiem wszystkim zwierzętom, żeby się do ciebie nie zblizały. A proszę nie rob tego, skej jest na plaży koło Porto. No i jestem strasznie mokra ta woda. O kurwa, co to jest? O, jest list. Idź na złomowisko, pogadaj z zbieraczem poszek. Ciekawe kto to swajczył, no coż, czas iść w drogę. Tylko sprawdzę czy nikt nie zostawił prezentu dla mnie. Nie ma nic, szkoda. Nareszcie. Ale zadopie. Nacił szumi, zaczula se buka, reče se kalisy, ceny mu powuka, zal se stvarno dešava, co da od meda meda, veliku tortu peče. Medo, Bruno, ne ponašaj se ludo. Szukam jakiegoś zbieracza poszek, to ja. Czego chcesz? Przysłał mnie skej. A wiemy, mówiło człowieko, który ma pokonać sam wiesz kogo.
Nie wiem. Jak to nie wiesz, cały Afganistan się go boi. Jeśli powiesz mi, kto to złapie dla ciebie jakąś wiewiórkę. Ja nie jestem zofilem jak reszta Afganistanu. Wolę poszki większe odbyty mają. To dam ci jakieś poszki. No dobra, to ja Matejko. Chyba kojarzę. Czy można go jakoś pokonać? Legenda mówi o starożytnym mieczu zrobionego z końskiej spermy i włosa z nosa Hitlera. Ale Hitler po tym, jak Jan Matejko zawładnął Afganistanem, wyprowadził się z swoją armią do Afryki, a co do końskiej spermy, podobno mają Jamagowie ognia w Rosji. No to wyruszamy do Rosji po końska spermy, jak mogę się tam dostać. Najpierw przynieś poszki.